I jeden z sympatyczniejszych rozmówców, Lupa, dzień dobry. Witam serdecznie, Tomku, co tam ciekawego w szerokim świecie słychać? Ubiegane w lesie też. W lesie, a widzę, że obserwujesz. No tak. Kurde, powiem ci, że ciężko ostatnio z tym bieganiem jest w sensie czasowym. Ja biegam, ale czasy zamiast być coraz lepsze, kurde, coś... Coraz gorszy? Bo ostatnio zaliczyłem taki, trochę powiem ci, że mam depresję, bo na każdym odcinku gorzej. Może to już ten wiek, tak? Nie, to na pewno ten wiek, to już zaakceptowałem. To ja polecam profilaktycznie trochę teścia. Okej, okay, biorę to pod uwagę, bo podobno poziom testosteronu spada. Z wiekiem spada i przydałoby się troszeczkę go podrajcować. Ale musiałbym to pod kontrolą lekarza. Na razie dwie operacje, ale to później do tego wrócimy. Słuchaj, jak ty właśnie, bo to wiesz, to nie o mnie jest wszystko, tylko o tobie. Jaka forma? Forma bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem przez ostatni czas. Jak powyżej 7 dni, ja pójdę pod sąd. Uważaj, bo tu... Troszeczkę mi się teraz ostatni tydzień drogi pokrzyżowały, bo mi się kurczę trochę pod górkę porobiło. Ja zamiast się skupić na walce, wyłączyć głowę, skupić się typowo na tej walce, to milion problemów dookoła. Ale tu już nie będziemy gadać o szczegółach. Wiadomo, ja gdzieś tam działam, robota, jeszcze mi się auto spierdoliło. Że tak... Ściana odpadła od domu, który budowałeś? Nie, nic takich rzeczy, ale przykładowo rozchorowałem się teraz troszeczkę. Zatoki, katar, było tak fajnie, już wszystko, kurde, mówię, zajebiście, za dwa dni gala, wchodzę, robię robotę, a teraz zaczynam się martwić, kurwa, o gardło. Słuchaj, po głosie już, nie? Że jestem zawalony, nie? No, także pod górkę, cały czas pod górkę, no ale takie jest życie, nie? Non stop kładę pod nogi. Jeszcze dwa dni mamy, czyli dzisiaj spokojnie prześpisz, jutro... Ale nie wymiękamy, jestem jak dzik, ryję mordą w ziemi, idę do przodu. Nie? Ale schudłeś troszeczkę, schudłem. Widzę, że... Tak, bo dużo pewnie boksu, tak? Czy boksu? No, boksu też. Woda ze mnie zeszła. Był moment taki na ostatniej konferencji, kiedy była konferencja? 3 tygodnie temu jakoś tak. Miałem 4-5 kg więcej. Teraz mi już trochę tej wagi zeszło. Czuję się dużo lepiej. Na pewno będę szybszy od buły. Na pewno będę mobilniejszy od buły. Będziesz musiał, bo to jego zasięgi, kurde, kawał. Ty nie jesteś drobny, ale on też jest spory chłop. Ale mimo tego, że gdzieś tam jest różnica wagi, bo chyba będzie miał z 15 kg więcej jak ja, wydaje mi się, że chyba tak nie widać tej dużej różnicy. W takim punchdownie byłaby sobie poradził? Myślę, że tak. No, wielki chłop. Dynamiczny też jest. Wydaje mi się, że też potrafi przypierdolić, ale na pewno nie tak mocno jak ja. Nie, to jesteś mocny, to wiemy, bo już niejednokrotnie pokazywałeś, no, udowodniłeś to, ale ta przerwa teraz, powiedzmy, i ten okres przygotowawczy, to jest tak, że ty czujesz, że w tym momencie jesteś w takiej formie, jakiej byłeś kiedyś przy swoich walkach? Nie, ja uważam, że w takiej formie, jakiej jestem teraz, to nie byłem jeszcze nigdy. Czyli teraz jest ta forma, tak? Czuję, że mam życiówkę. Czy freakfighterzy też poszli do przodu i tak dalej, tak? Jeszcze raz. Freakfighterzy poszli do przodu. Ale jacy freakfighterzy? No, na przykład ty. Ja uważam, że zrobiłem ogromny progres. Kiedyś byłem big, ale trenowałem tylko siłownię, czyli byłem napuchnięty po siłowni. A teraz siłowni tak naprawdę nie robię w ogóle, skupiłem się tylko i wyłącznie na macie. To. Czyli co, rozumiem, że bonsai MMA? Pytałeś Tomku ostatnio o to? Tak. Nie trenujesz bonsai MMA? A, przepraszam bardzo, myślałem, Boże, wybacz mi. Trenuję w Lesznie u chłopaków, u Orzełka. Dodatkowo przez ostatnie gdzieś tam dni pomagał mi Karakana, kuzyn Mateusz Karaciński, zapaśnik, którego serdecznie stąd pozdrawiam. Gdzieś tam stójkowo ustawiał mnie też Dominik Zadora, z którym też trochę potrenowałem przez ostatni czas. Pomógł mi teraz przez ostatnie dni Gracjan Szadziński. Także naprawdę... Stójkowicze nieźli tam, w sensie warsztatowym i zawodnicy MMA. Powiem szczerze, coś takiego bardzo mi miło na serduchu się zrobiło przez ostatni czas, że mam tyle serdecznych ludzi wokół siebie, którzy są bezinteresowni i chcą mi pomagać w tych przygotowaniach i to jest naprawdę bardzo fajne. Z bułą relacje ok? Tak, my nie mamy żadnych tam krzywych akcji, złych relacji. Ja go lubię, szanuję, ja myślę, że on mnie też, a po prostu wchodzimy pojutrze do klatki, robimy robotę, podchodzimy do tego sportowo i wygra lepszy, nie? Są już takie emocje przedwalkowe teraz? No właśnie nie, ja właśnie jestem, nie mam tego stresu, ja kiedyś przy pierwszej walce, drugiej walce gdzieś tam się stresowałem, a każda następna walka
czuję jakiś ten luz taki, nie denerwuję się, nie wiem czy to dobrze, czy źle. Ja ten stres, adrenalina mi się dopiero załącza w dzień gali, w godzinach późno popołudniowych, przed wejściem do klatki. Czyli wtedy dopiero, tak? Wtedy mi się dopiero załącza. No. Teraz mam luz, teraz wszystko spokojnie. Nie stresuję się. Dlaczego mam się stresować, jak zrobiłem, odjebałem, że tak powiem, kawał dobrej roboty, chciałem się stresować. No wiesz, no finisz gdzieś tam i ta końcówka może też mieć taki wpływ, że gdzieś tam, no jak wszystko układa się dobrze, bo przed walkami zazwyczaj nie chorowałeś. Inaczej, że przerwę. Trochę gdzieś mi tam na tej głowie teraz siadło to, że się gdzieś tam przeziębiłem i nie wiem, czy to będzie miało wpływ na płuca, na tlen, na przebieg walki, nie wiem, no zobaczymy, nie? No cóż, trzymam kciuki w takim razie, dajcie dobrą walkę i czekam na naprawdę niesamowite pojedynki. Nie, to myślę, że wszyscy czekają, bo tutaj wiadomo, lekkiej gry, miękkiej gry nie będzie. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki, Pupa. Dzięki.